Nazywam się Alice Pfefferman i wszystko, co tworzę, jest urocze. A ty skąd się tu wzięłaś? Bo ja wiem. Zaczarowany dom to bajeczka z poprzedniej epoki. Ach, tak, masz rację. Muszę stawiać sobie wyzwania. Powinnam znaleźć coś takiego niesamowicie brzydkiego. Jajka, mini pizzę, brie, o, i bułeczki. Cześć, brzydki potworze, dzień dobry. Nie, mam atak paniki. Nazywam się Alice. Jest taki słodziutki. Mogę go przygarnąć? Tak, jasne. Dam ci na imię pan Makaronik. Właśnie takiego wyzwania szukałam. Zrobiłam tak uroczego potworka i zajęło mi to jedynie 3 sekundy. Gdybym wszystkie potwory przemieniła w dzieciaczki, to cały świat byłby o 52% bardziej uroczy. W 8 machnięć ogonem owcy. Słyszę, że coś tam liczysz. Jesteś słaba z matmy. Gadaj, co się dzieje. Bo ja... Za wolno, już się nie słucham. Muszę tylko znaleźć więcej potworów. Tylko, że one mnie nie lubią. Dobrze, Oskar. A powiesz mi, co to jest? To są szczekochwasty. Ich sok leczy rany emocjonalne. A to? To jest trujący brzuchomor. Nie wolno dotykać brzuszka. Moje gratulacje, Oskar. Zaliczyłeś kurs wiedzy o potworach i dzikiej naturze. A wy skąd to wszystko wiecie? Jesteśmy dobrze wykształceni. Ja skończyłem Harvard. Potwór. O, hej. Chciałam tylko zaprosić twoich przyjaciół na podwieczorek, ale oni chyba mnie nie lubią. Co? Żartujesz? Na pewno się wstydzą. Nie martw się. Grzej wodę na herbatę, a ja z nimi porozmawiam. Wszystko z wami w porządku? Nie pójdą na jej podwieczorek. Potwory bardzo boją się czarownic. No co ty, maluchu? Przecież to wiesz. Dlaczego potwory boją się czarownic? Dlaczego boimy się czarownic? To nastolatki z magicznymi mocami. Nie wolno im ufać. Często nas dręczą, bo jesteśmy łatwym celem. Wszyscy to wiedzą. Ja nie miałem pojęcia. Przecież Alice jest prawie najmilszą opiekunką. I prawie najmniej złośliwą. Howardzie, nauczyłeś mnie, jak przetrwać w dziczy. Ja nauczę cię, jak przetrwać pod wieczorek. Możemy ustalić sygnał, że chcecie już wyjść. Możemy się tak umówić. A potem Howard pokazał mi, jak zrobić obiad z kory drzewa. Nie miałam pojęcia, że tak można. Tak, a wtedy Oskar zrobił dla nas pyszne korowe fettuccini w sosie Alfredo. Chyba raczej drzewuccini. Jesteś w porządku, Alice. Źle cię oceniliśmy. A, to nie ma znaczenia. Zwłaszcza, że i tak zaraz przemienicie się w słodziutkie bobasy. Tak, chwila, co? To jest ustalony sygnał! Alice, co tu się dzieje? Przestań! Chcesz się wystraszyć? Co tu jest grane, Alice? Tak świetnie się dogadywaliście, a ty przemieniasz je w dzidziusie? Nie, my je przemieniliśmy w dzidziusie. O nie! Proszę, nie rozdawaj moich przyjaciół. Zamiast nich oddaj mnie. Zrób ze mnie słodziaka. Nie ma szans, kolego. Teraz te maluchy muszą iść w świat. Poza tym, ty już jesteś słodki. Kiedyś było bu, a teraz jest gu. Straszna dzidzie, słodkie jak miód. Bobo, potwory! Bierzcie, póki jeszcze młode! To oszustwo. Wcale nie są młode. Mają chyba ze 30 lat. Alice przemieniła potwory w bobasy, bez ich zgody. Jestem przekonany, że tego nie chcą. Te dzidzie nie są organiczne. A, zniknęły! Ogromnie się cieszę. Dlaczego nikt nie chce Howarda? A dlaczego nikt nie chce ciebie? Wiesz, lubię myśleć, że jestem lepszy. Hej, ludzie mnie lubią. Jasne, miłej zabawy z bobasem, Oskar. Wracaj! Chcę, żebyś naprawił Howarda. Przepraszam, że cię w to wplątałem. Biegnij na wolność, Howard. Przeżyj drugą młodość i dziecięcą niewinność w lesie. Hej, Oskar! Orety, cześć! Gdzie się podziewałaś? O, poszliśmy na nową wodną zjeżdżalnię. Potem usiadł na niej Yeti i ją zepsuł. Skąd ten słodki bobas? To nie jest bobas! Alice przemieniła dorosłe potwory w małe dzieci. Czyli teraz są bobasami. To taka sztuczka. Ale nikt mi nie wierzy. My ci wierzymy. Właśnie. To jest Howard?
Kiedyś był fajny i trudny do rozgryzienia, a teraz jest bezużyteczny.